Hej, cześć, siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Udi i witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry The Last of Us 2. No i jak pamiętacie, kierujemy się do tych wieżowców, które mamy w tle. Długa droga pewnie jeszcze przed nami, bo to wcale nie jest tak blisko, jakby się wydawało. No ale zobaczymy, jak to nam pójdzie. Zostawcie łapkę w górę, a jakże, by wiecie... Być na bieżąco, mieć powiadomienia, takie tam ponoć działa. Ale trzeba by na pewno? Nie wiem. Mam nadzieję, zawsze okłamuję się, mając nadzieję, że to naprawdę ponoć działa. No ale dobra, teraz rzeczy ważne i ważniejsze. Musimy jakoś tam się dostać. No i oczywiście uważać na tych wszystkich ludzi, którzy chcą nas po prostu zabić. Bo oni już, słuchajcie, nie chcą nas żywych. Oni chcą tylko ciała. Im wystarczą ciała jako dowód, że nie żyjemy. Po prostu świetnie. No ale cóż. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. No dobra, dobra. Czy tu już byłem w tej okolicy? No gdzieś tu łaziłem. W ogóle ten obszar jest naprawdę duży. Dobra, tutaj jest jakieś zejście po tych schodkach. A. No gdzieś w tych okolicach chyba łaziłem. A może i nie? Dobra, czekajcie. O, coś tu mamy. No tu to mnie na pewno jeszcze nie było. Dobra. Po prawej, biegacz. O kurde, ja sobie tutaj wleciałem jak gdyby nigdy nic. A tu biegacze. No, no świetnie. No po prostu świetnie. No dobra, zaczyna się. Zaczyna się ciekawie. O nie! O nie, 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 nie. Bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle, bardzo źle. Oj, fatalnie. A, dobra, nie tak to miało wszystko wyglądać. Masakra, dobra. Znaczy teoretycznie zawsze lepiej może wyeliminować najpierw biegaczy. Ale na pewno nie tego tutaj. No super, no po prostu super. Dobra, zaraz trzeba... Dobrze to przemyśleć. Dobra, jest kolejny biegacz. Może jednak najpierw ten. Tylko ciekawe, czy mnie nie zobaczy. Stoi tak głupio pod ścianą, co nie? W głupim miejscu się znajduje, no ale dobra, powinniśmy go jakoś załatwić. Dawaj, świetnie. Okej, jeden z głowy. Masakra, ale ile oni muszą pocisków dostać, żeby coś im zrobić, co nie? Dobra, tutaj mamy tę dwójkę. No i naprawdę zastanawiam się... A dobra, teraz zobaczcie, może... Może jak się nie odwróci, to teraz się uda, no... No nie wiem. Dobra, spróbuj. Ciche zabójstwo. Dobra, nie słyszy nas prawdopodobnie w tym momencie. Dobra, tu już mamy na maksa jak na złość. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Oj, o kurcze, jeszcze dwójka tam. Znaczy dwójka. O, jest tam biegacz. Jest klikacz. Dobra, zobaczy mnie. Gdzie mam tutaj tego drugiego? Tutaj był jeszcze jeden. Dobra, najpierw spróbujemy, słuchajcie, załatwić tego tutaj. Dobra, złap go. Świetnie. Dobra. Czyli został nam tylko klikacz do zdjęcia. Czyli najgorszy z najgorszych. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem przechodząc w ten sposób. Dobra, chyba nas nie usłyszał. Oj, może za głośno. Kurczę, jest tu woda na podłodze, mam nadzieję, że to nie sprawi, że jakoś mnie usłyszy. Dobra, mamy go. Kurde, ale już się odwracał. Już się odwracał, ale mamy go. Jejku, okej. Powiedz mi, że wszyscy. Dina, powiedz, że wszyscy. Nie wszyscy? Nie no, może wszyscy jednak. Wstała, ale nic nie mówi. Masakra, najgorzej. Dobra, czekajcie. Ulepszenia nie mogę zrobić, wszystkiego mam na maksa, no i kurczę, na co mi to wszystko? Na co mi to wszystko w tym momencie? Nie mogę zbierać kolejnych składników, najgorzej. Dobra, przeszukajmy jeszcze kolejne szafki. O, karta. A jakże, tym razem sierżant Frost. Okej.
Jak przeczytamy z tyłu, to naprawdę nazywa się Edward Frost, bystrość 40, krzepa 80, grupa Society of Champions. Edward Frost był wcześniej zwykłym żołnierzem, lecz wbrew swojej woli stał się obiektem eksperymentu Spark. Został poddany działaniu mieszanki ciekłego azotu i materiału promieniotwórczego, a następnie pozostawiony przez naukowców na śmierć. Ale dzięki niskiej temperaturze jego organizm znalazł się w stanie obniżonej aktywności, co umożliwiło Frostowi ucieczkę. Znany jest teraz na świecie jako sierżant Frost i wykorzystuje moce kriogeniczne, by pomagać Society of Champions w wymierzaniu sprawiedliwości członkom Spark. Bohater, no. W końcu taki pewny bohater, okej. Okay. No fajnie, nie no, myślę, że wszyscy, słuchajcie, załatwieni, chociaż no, Dina też się chyba dalej skrada. Kurczę, wszystkiego mamy maksymalną ilość. O, mamy możliwość zamiany, ale to jest w sumie dokładnie to samo. Nie mogę w końcu ulepszyć, nie no, tego ostrze mam, ale całej reszty nie mam. Nie no, nie no. Chyba wszyscy, prawda, Dina? Ej, nie no, Dina dalej się skrada, słuchajcie, nie. To coś musiałem jeszcze tutaj przegapić. Nie no, na pewno by coś powiedziało, jakby to naprawdę byli już wszyscy. Ale kogo i gdzie? Tu mamy możliwość wyjścia. Stamtąd przyszedłem. Nie no, naprawdę nie wiem, kogo... Kogo mógłbym pominąć, ale nie, no wydaje mi się, że chyba kogo się dało, to już tutaj znaleźliśmy. Prawda? Dina, powiedz mi Dina, że tak. Że nikt tu już nie żyje. Oby. Dobra, mogę... O, mogę sobie wyjść tędy. Są wszędzie. Nie wycofujemy się. To mobilizacja. Wiele miesięcy zabezpieczaliśmy ten teren. Dowodzenie wie, co robi. Chyba. O cholera, dobra, mamy żołnierzy. Dobra, dość ryzykowny sposób, ale może się uda. Dobra, tylko szybko, Dina, dawaj. Dobra, Dina, pięknie, załatwi ją, tak jest. Dobra, dwójka żołnierzy, nie wiem, czy jest ich tutaj więcej. Ktoś nas jeszcze gdzieś widział. Zaraz, jak w budynku, niby gdzie? Ej, chwila, no. A dobra, tam daleko gdzieś widzę żołnierzy. I to wielu. Ho, 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 ho. No dobra, no dobra. Rozejrzyjmy się, co my tutaj mamy. Zaraz pójdziemy na tamtych. O, świetnie. Shotgun. No zawsze coś. Niech leci. O dobra, jeszcze jeden pocisk do niego. Bierzemy. Dobra, teraz czekajcie. To sobie, to już mamy przeładowane. Świetnie, tutaj też dość sporo. Są wszędzie, jest ich dużo. No i właśnie. Muszę iść kierować się do tamtych. Niestety. No dobra, czekajcie, no mam nadzieję, że to się jakoś uda. Nie wiem skąd oni mi tutaj się biorą, ale no jest ich dużo. No widać, że to naprawdę zorganizowana jednostka na moje nieszczęście wielkie. No ale dobra, ja sobie nie poradzę. O! Dobra, to chyba tamten koleś mnie widział. No ale dobra, teraz jesteśmy w budynku, jesteśmy... Oby bezpie... O cholera! O cholera! No nie, tego się nie spodziewałem. No nie, żyjesz jeszcze? Żyjesz? Dobra, dawaj go. Świetnie, zabiłem ich, tylko teraz już każdy o nas wie. Aha. A jakże? Dobra, dostał, ale potrzebujemy innej broni, słuchajcie. Ewidentnie innej broni. Dobra, headshot. Tak jest. O cholera. Noż ty dziadzie. No nie, nie dostał. O nie, jeszcze jeden. No i ja jest sobie robię. Dobra, dostał w głowę. Kurde, ilu was tu jest. Dobra, czekajcie, potrzebujemy apteczki, dawaj. Ale się brąbaliśmy. No nie spodziewałbym się, że wy... pojawią się w takim miejscu. Dobra, dawaj to. Albo lepiej. Z noża. O, albo z tego. Też można. Masakra. Dlaczego akurat musieli wyjść tutaj? To jest po prostu mieć niefart. Kompletny. Nie wiem, czy jeszcze gdzieś tutaj kogoś spotkamy. Lepiej mieć łom przy sobie.
Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bez stresów. Dobra, w ogóle wytwórzmy sobie kolejną apteczkę. Oj, wymagane i to na teraz. Nie, tutaj tego nie wytworzę jak na złość. No nie mogę ulepszyć tej broni, no bez tego i tak jakoś żyjemy. Dobra, na razie przeszukamy to miejsce dokładnie. Dobra, jest amunicja. Amunicja do broni krótkiej. Potrzebna na teraz. Naprawdę. Dobra, 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 dobra. Zobaczymy, skąd oni przyszli. Skąd oni się tutaj wzięli? Bo po prostu kompletnie ich się nie spodziewałem w tym miejscu. Że nagle wylecą stąd. Nie no, po prostu... Jak mieć nie fart, to mieć nie fart, co nie? Dobra, co tutaj mamy więcej? O, dobra, piguły. Właśnie jak sprawa z pigułami. 46. Mogę sobie dać na 100% szybkość tworzenia przedmiotów. Dobra, bierzemy to. Może się przydać. Tworzenie bomb dymnych. Apteczki przywracają dodatkowe zdrowie. O, to by się przydało. To by się przydało i to bardzo. Dobra, pomyślimy o tym. Dobra, czy na pewno nikogo tutaj nie spotkam? Czy mogę mieć pewność co do tego? Nie, na pewności to niestety chyba nigdy mieć nie mogę. W 100%. Dobra, przeszukuj, przeszukuj. Nie no, wszędzie składniki, które już mamy. Dobra, amunicja do broni długiej. Dobra, też przeładuj, ta broń naprawdę robi swoje. Ej, zaraz, 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 czy ja coś... Nie, przez chwilę wymyślałem, że nasz zmysł mówił, że ktoś nas widzi, ale... Ale nic z tego. Dobra, zmień z powrotem na to, no... O cholera! Coś widziałem. Zobaczę, co się dzieje. No nie, dobrze, że on jakimś cudem Diny nie może zobaczyć. A jednak może! No to świetnie. Dobra, czekajcie, jestem w dobrym miejscu. Teoretycznie. Teoretycznie, teoretycznie. Kogoś słyszę. O! Dobra, no tu to się go nie spodziewałem. Dobra. Zginiesz. Kurde, nie mogę go w głowę trafić z tego miejsca. Dobra, leży. O kurcze, ilu was tu będzie jeszcze? Dobra, chyba amunicja. Hej, tak. Chyba tędy. No chyba tędy. To musimy mieć pewność, a nie chyba. Dobra, wstań i zbierz tą amunicję. Czemu nie mogę? Co? Mam maksa? No nie, tutaj nie mamy ammo, a w tamtej broni niby mamy na maksa. Dobra, no w sumie 12. Ale zaraz, zaraz, jak przeładuję, to nie zrobi się jakieś dodatkowe miejsce? Czy niestety nie, nie. 12 to jest po prostu absolutny chwilowy przynajmniej maks, mam nadzieję. Dobra, będę musiał w to zainwestować. Ewidentnie zainwestować w zwiększony magazynek dla tych rewolwerów, nie rewolwerów. Dobra, 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 ale zaraz, czy na górę... A, góra jest dalej zablokowana, okej. Czyli tam i tak bym się nie mógł dostać. Tu już byliśmy. Tak jest, tu już byliśmy, tu już znaleźliśmy co trzeba. Dobra, mamy wyjście, to zawsze coś. Chodźmy tędy. Chodźmy tędy przy okazji oczywiście szukając. Nigdy nie wiadomo do końca czego. Nie wyciągniemy już nic stąd. O, tutaj coś jest jeszcze. I dobra, zawsze się przyda, okej. No przynajmniej składników mam stosunkowo sporo. Tu nic już więcej nie ma. Dobra, musimy stąd bodajże zejść. Naprawdę chcę się już wydostać z tego miejsca. Serio. Czy to tak wiele, że tego chcę? No nie wiem. Dobra, Dina, czy wiesz, gdzie mamy iść? Jesteśmy po drugiej stronie punktu. Co teraz? No co teraz, co teraz? Hej, Dina. Wieżowce, dalej wieżowce, one są naszym celem. Daj mi rękę. No już, 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 już daję. Czekajcie, co jest. Wow, ej, nie to chciałem zrobić. Daj jej tę rękę, o, dobra. Na szczęście się da wszystko ogarnąć. Jak daleko, jeszcze jak daleko? Okrągły budynek. No, to jest wygląda telewizja. Jak stacja telewizyjna. Racja. Chodźmy. Okej, okay, chodźmy, 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 tylko... Nie wiem, jak bym sobie poradziła bez ciebie. No, bez Diny byłoby ciężko. Naprawdę. Cicho tam. Nigdy bym cię nie puściła samej. Cholera! O, cholera! Wow! O, kurde. Co to kurwa było? Mina. Biegł w pułapkę. W co? Ładunek wybuchowy. Patrz pod nogi. O cholera. Mają
Mają miny, słuchajcie, rozłożone. Patrz pod nogi, łatwo mówić, co nie? Przy okazji jeszcze cała masa zarażonych. Dobra, pułapki, pułapki. Czy to nie jest... Nie wiem w sumie. W sumie nie wiem. Dobra, amunicja. Zbieraj ją. Dobra, powinniśmy wejść tutaj do środka. Dobra. Dobra, okej. Kurczę, nie hałasuj tak. Dobra, shotgun. Kolejna ammo do shotguna. Dobra, przeładujmy go sobie. To jest broń, która no z bliska... Naprawdę robi swoje. Masakra, ciągle w jakieś szkło wdeptuje jak na złość. Dobra, tutaj nic nie ma. O, dobra, więcej. Więcej. Ale czy coś jeszcze tutaj znajdziemy? Nie widać. Niestety nic tu nie ma. No dobra, słuchajcie, musimy iść dalej. O, tu mamy pułapkę, zobaczcie. No widać ją. Sznureczki są. A nie da się sprowokować przeciwnika, żeby... Ej, no tu wszędzie są sznureczki. A ja może właśnie o to chodzi. Czekajcie, spróbujemy sprowokować. No dawaj. O, pięknie. Pięknie, dobra, czekajcie. Czekajcie, damy radę zrobić unik? Dobra, damy radę. I wykończ, pięknie. No i o to chodziło. Niech otwierają za mnie te pułapki. Dobra, nie wiem czy tak do końca dobra ta nasza droga, ale zobaczymy. Tam mamy możliwość przejścia, świetnie. Czy tu coś jeszcze jest? Tu chyba nie. No dobra. No dobra, idziemy więc tutaj. Jest jakaś drabinka. No, po drabince, dawaj Ali. A ty dokąd? Czekaj chwilę. Obstawiam, że coś tutaj można znaleźć. Dina z nami nie idzie, ale... A, będzie warto, coś czuję. Co my tu mamy? Jakąś notatkę, tak? Aha, spoko. Dalej żadnych blizn, jeszcze 4 godziny na tej zmianie. Komuś się bardzo nudziło, jak widać. Dobra, mamy to. O, i składniki, które tak bardzo są mi potrzebne i jeszcze... Jeszcze broni. Dobra, było warto tutaj wejść. Dobra, a jeżeli chodzi o składniki... Mogę sobie utworzyć, wiecie, że to będzie takie mocniejsze, ale przy okazji, czekajcie, przywraca... A, przywraca pełną wytrzymałość. No dobra, no to jak przywraca pełną wytrzymałość, to bierzemy. No i w końcu mam dość dużo tych składników. Dobra, ta broń już teraz będzie bardziej skuteczna, kto wie, może nawet na... Jakieś wilki? Klikaczy. Nie widziałam, ale ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć, no niestety, no... Nie będą się rzucali w oczy, też się ukrywają. Zejść tędy, powiadasz? Dobra, no to schodzimy. Ojejku. Dobra, spokojnie, nic się nie stało. Kurwa, jestem cała, chodź. No i dobrze, że jesteś cała, że nic się nie stało. Ojejku, tutaj znowu ciekawy obszar. Wolę się nad tym nie zastanawiać. No właśnie, miejmy nadzieję, że ją znajdziemy po prostu. Dobra, znowu jakiś czołg. Umieszczać takie druty wokół Jackson. To mogłoby być sposób na hordę. Co, nie głupie. Choć pewnie paru włóczęgów wyleciałoby w powietrze. No pewnie tak. Byśmy znaki ostrzeżenia. A jeśli ktoś nie potrafi czytać? No to rysunki. Wiesz, stopę zahaczającą o drut i ogromny płomień. No cwane. Lubię cię. Chcę to na piśmie. Dobra, coś tu jest. Dla Joela całe miasto okręcił drutem. Jak ludzie się tam poruszali? Był sam. Czekaj, mieszkał sam w całym mieście? Miał problemy z zaufaniem. To smutne. Skuteczne. Hej, patrz. Kto to może być? A ktoś, kto chce, byśmy poczuły jej miłość. Myślisz, że jest związana z wilkami? Nie wiem. Ale to zajebiście dziwne. No, bardzo dziwne, słuchajcie. Tak jakby tutaj, nie wiem, jakiś kult religijny wręcz powstał. Tak to wygląda. Dziwna sprawa.
No ale dobra, może coś się o nich dowiemy. O, a patrzcie co tutaj mamy. Dobra, jest amunicja. Są składniki i jest jakaś notatka. Co takiego? Viv, mam nadzieję, że wiadomość do ciebie dotrze. Widziałem, co się stało. Włamało się do ciebie WLF i zabrało wszystko, co ukradł Jimmy. Kosztowności, dokumenty, tożsamości, kartki żywnościowe. Nie odpowiadał na pytania, powtarzał tylko, że nie wie, skąd się to wszystko wzięło. Próbowałem z nimi rozmawiać, tłumaczyć, jak tu jest ciężko. Jak Fedra o nas zapomniała i musimy robić rzeczy, z których nie jesteśmy dumni. Wydawało mi się, że uspokoili. Że się uspokoili, ale wtedy znaleźli w jego kieszeni modlitwę serafitów. Próbowaliśmy ich zatrzymać. Przepraszamy. Raul i Heather. Serafitów? Może to jest ten dziwny kult, o którym przed chwilą wspomniałem. Wiecie, no tak to wygląda przynajmniej. Albo w sumie nie wiem. Nie wiem, kim są serafici po prostu. O. Co tu się stało? Dobra, jest paru martwych i jest martwy koń. Patrz. Koń Tomiego. O kurde. Zarażeni nieźle go skubali. Żyjesz? Tak, wybacz, to ten zapach. Dobra. Musiał pójść na piechotę. Dasz radę iść? Nic mi nie jest. Serio. Zapach? Do tej pory, słuchajcie, Dina nie miała z tym najmniejszego problemu. No, powiem tak. Nie żebym był, wiecie, jakimś gościem, który widzi wymiotującą kobietę i myśli, że od razu jest w ciąży. Ale przecież ona wcześniej miała chłopaka. A co jeżeli ona jest w ciąży? O kurde. Ej, no nie wiem, nie wiem. No nie będę tutaj, wiecie, mówił na 100%, bo po prostu nie mam pojęcia. Ale powiedzmy, że przyszło mi to już przez myśl. No dobra, zobaczymy. Czemu miasto jest w takim stanie? Boston chyba tak nie wygląda. W Bostonie nie wybuchła wojna domowa. Świetliki nigdy nie stworzyły takiego ruchu oporu. No widzisz właśnie. Stację? Tak, w tę stronę. W górę. Raty. Kurde, więcej wybitych. Zastrzelonych trupów. Tommy na pewno tu był. Na szczęście nie widzimy jeszcze zwłok Tomiego, no i dobrze. Pewnie poszedł tamtędy. Dobra, tutaj wejdziemy jakoś? Ja, gdzie tam? Solidna barykada. No widać, niestety. No dobra, więc tędy nie przejdziemy. Stój! O cholera! O Jezu, zobaczyłem tą pułapkę dosłownie, słuchajcie, w mniej niż sekundę przed śmiercią. O Jezu, dobra, nie skomentuję tego. Naprawdę to widziałem, ale no, za późno. A więc takie uczucie ma człowiek, który wpada w taką pułapkę. Masakra, nie da się tego jakoś w ogóle wyłączyć? Nie, chyba nie. O Jezu, zawał. Dobra, tu jest kolejna. Ej, jakby rozbić jakoś tą szybę. Czekajcie, mam dobry pomysł. O, proszę. O to mi chodziło, a butelki już użyć nie mogę, raczej nie. Dobra, ale przynajmniej dostaliśmy się tutaj. Jakiś plac ćwiczebny. Chyba, manekiny, te sprawy. A nie, tutaj po prostu jakieś pewnie zawody odbywały się, albo jakieś, wiecie, miejsce sztuk walki. No dobra, masakra i ta bomba mnie przeraziła. Dosłownie. Dobra, co tu jest? Co... O, warsztat! Nawet nie wiecie, jak bardzo czekałem. Świetnie. Ej, no dobra, słuchajcie, do tej broni. Ile kosztuje obrażenia, szybkostrzelność, stabilność, przeładowanie? Ej, tu już nie można zwiększyć magazynka, niestety. No dobra. Myślę, w co tutaj zainwestować. Tutaj dałem w szybkostrzelność, tutaj w pojemność tej broni. Zresztą i tak amunicji do niej nie mam dość dużo. Czekajcie, plus 40% stabilności. Dodaj lunetę. Ej, wiecie co? Dobra, zainwestuję w lunetę. Myślę, że to może być dobre. Naprawdę dobre. Bierzemy to. Oj, luneta w niektórych momentach może być po prostu niezawodna. Pięknie.
Pięknie, pięknie, pięknie. No dobra, co dalej? Mogę tutaj sobie jeszcze... Jak mamy to, tą lunetę, to co mógłbym jeszcze zwiększyć? Stabilność, pojemność jest, luneta jest, a na obrażenia. Wymień lufec pozwoli na zadawanie większych obrażeń. No, przydałoby się, nie powiem. Ale no na razie nie. Shotguna na razie nie ulepszamy. Ej, dobra, wiecie co? Ulepszymy sobie też ten rewolwer. Why not? Czyli tak, szybkostrzelność, to jest minus 25% dużo, plus 35% stabilność. To też by się przydało. Korzystaj z szybko ładowarki. O, dobre. I wymieni lufec pozwoli na zadawanie większych obrażeń. Wiecie co? Większe obrażenia, ewidentnie. Potrzebujemy. Potrzebujemy łatwo i szybko wyeliminować każdego przeciwnika, który do nas podejdzie. No dobra, no i 29. No znowu trochę mało mi tego zostało, no ale co zrobić? Celując naciśnij X, aby skorzystać z lunety. O, no dziękuję za informację. Czyli czekajcie, a to nie ta broń. To nie ta broń. Niestety tutaj coś było, tutaj jest szafek. Tu nic nie mamy. O, tu jest coś do ściągnięcia. Jakaś karteczka. Co my tu mamy? Rebeka już na pewno wiesz, że nie wsiadłem do autobusu. Kocham cię, ale nie rozumiem, jak możesz trzymać z tymi faszystami. Zabili jednego z moich sąsiadów. Wyciągnęli go i zastrzelili tuż przed jego własnym domem. Nazywał się Jimmy. Znałam go, odkąd miał 13 lat. Przyłapałam go, jak chciał zwinąć czasopismo z mojego sklepu. Mnie pierwszy powiedział o swojej orientacji. Przed śmiercią odmówił jakąś dziwną modlitwę. Powtarzam ją sobie w głowie. Niech niesie mnie spokojny prąd. Niech ona prowadzi mnie do domu. Udam się teraz do chaty. Zastanawiam się, co robić dalej. Mam nadzieję, że się opamiętasz i dołączysz do mnie. Fran. Znowu mowa o tej modlitwie, co nie? Podejrzane to wszystko. Podejrzane. Tyle wam powiem. No dobra. Ej, tylko właśnie, zanim ja tutaj sobie stąd szybko wylecę, to żebym lepiej nie wyleciał w powietrze. Prawda? O, to nie... No nie wierzę. Serio? Gdzie tam była pułapka? O Boże, już dość mam tego. Zawał. Dobra. Nie wiem, czy to jest już potem, jak już wszystko ulepszyłem. Chwila, zaraz zobaczymy. A nie, 179 części, no nie. Pewnie poszedł tamtędy. Którędy? No nie, muszę tam jeszcze raz wejść. No tak, no tu jest to zabarykadowane przejście. Solidna barykada. No nie mam pytań. No dobra, więc tędy nie przejdziemy. W co ja tam wszedłem? Nie mam do tego pojęcia. Dobra, no niestety musimy jeszcze raz, słuchajcie, wejść tutaj. No ale przynajmniej już, już wiemy, co i jak tutaj wygląda. Czego można się spodziewać. Raczej nic nowego już nie znajdę. Ej, ale karteczka jest zebrana. To tylko te ulepszenia mi nie weszły, na to wychodzi. Ojejku, no dobra. Dobra, jeszcze raz, niestety. I po prostu bardziej na siebie uważać. Dobra, ja tutaj zainwestowałem po pierwsze w... tak, tutaj w lunetę. Tak jest. Dobra, dawaj to szybko. Nie, musimy niestety powtarzać to kolejny raz. No i dobra, w rewolwerze na pewno zwiększyłem obrażenia i to jest teraz najważniejsze. Tak więc rewolwer. Oczywiście, tak, rozłóż go i obrażenia. Ale jakiego miałem pecha, jakoś tak wszedłem, wiecie, tylko... Tak nas odrzuciło, ale jednak prawdopodobnie śmiertelnie. Dobra, mamy co chcieliśmy. Tak jest. Dobra, cegiełka i chwila. A wbiłem się typowo w pułapkę. Ogarnęli ten teren. No naprawdę. Rzadko tu bywają, skoro tyle tu tego. To jakaś pociecha. Dobra, jest kolejna pułapka. Ta trawa mnie stresuje. No, ciężko je zauważyć. Dobra, przeszliśmy jakoś. Jakoś nie zginąłem. Stresująca trawa. No w trawie to niestety, tak jak my się nieraz już czailiśmy. Tak samo czaić mogą się przeciwnicy. No proszę, jeszcze jedna karta. Jak ty się nazywasz? Bizarrebra. Okej. Naprawdę nazywa się Bacharreza. Bystrość 80, krzepa 100, grupa brak. Młodej Bacharrezie wróżono imponującą karierę naukową, ale okres pracy na stanowisku asystentki doktora Uckermana zakończył się katastrofą. W trakcie jednego z prowadzonych przez niego bez zezwolenia eksperymentów Bachar została oblana wczesną, niebezpieczną wersją środka zwiększającego siłę, przez co jej mięśnie, nawet te na twarzy, niewiarygodnie nabrzmiały. Ze względu na swoją niesamowitą tężyznę i zagrożenie, jakie stwarzała dla otoczenia, zaczęto jej unikać.
Przez lata starała się sama dokonać zemsty, lecz niedawno zaprzyjaźniła się i zaczęła współpracować z wiekową, słabowitą Naledi, udowadniając tym samym, że przeciwieństwa się przyciągają. Postać neutralna. Okej, okay, no ciekawie wyglądająca postać, bez wątpienia. Fajnie, dobra, karta, ale coś oprócz karty? Karty są spoko, ale zawsze by chciało się znaleźć coś... coś więcej. Dobra, jest kolejne jakieś notatki. Dużo notatek znajduje. O! To jest ważne. M, koniecznie zabierz kopertę do banku przed poniedziałkiem. Kod to 6 ostatnich cyfr numeru telefonu stacji. Uznałem, że tak łatwiej zapamiętasz. Hehe. Okej. Kod to 6 ostatnich cyfr numeru telefonu. A tutaj mam 7 tych. No dobra. To mamy, ale... No właśnie, tutaj już się boję. No w tych kiblach często spotyka się kogoś. O, patrzcie. Call Stacy. 555-0133. Czyli to jest chyba ten numerek, tylko kurczę, weź to zapamiętaj. Czyli zaraz. Tutaj mamy przypomnienie ze sklepu ze starszyzną. To jest to, co teraz znaleźliśmy. Tak, 206-555-01. 206-555-01. A, no i końcówka 3-3, słuchajcie. Dobra, zapamiętać. 33 końcówka. Może to być jednak ważne. O cholera! O kurde! Dobra, dobij go. O Jezu, jak się ruszał jeszcze. Tak, tak. Dobra, już nie oddycha. No, znaczy oddycha, no, nie wiem, czy on oddychał. Kiedykolwiek, czy już teraz, po tej przemianie. Masakra. Dobra, czyli czekajcie. Wiemy, że ta końcówka to miała być 3-3, nie? No człowiek nagle wszystkiego zapomina. Czyli tak, 206-555-01. Dobra, na razie 206-555-01. Tak mi się wydaje, że to jest chyba ten kodzik, tak? Zobaczymy zaraz. Zobaczmy. Ile tutaj tego mamy? A nie, czekajcie. 206. To miało być 6 ostatnich. Czyli zaraz 500. Kurde, no i zapomniałem. Chwileczkę. A, nie dziennik. Czy w dzienniku też często coś ciekawego idzie znaleźć, ale zaraz. Czekajcie, 3-3 to końcówka. Czyli to są 4 na koniec i 2 piątki. Czyli 5-5-0-1-3-3. No tak mi się wydaje. 5-5-0-1-3-3. No zaraz się dowiemy, czy aby na pewno dobrze kombinuję. 5-5-0-1-3-3, co nie? Dobra, 5-5. Tutaj miało być 0-1. Dobra, i 33. No miało być 6 ostatnich cyfr, no mam nadzieję, że zadziała. Dobra, 33. Zatwierdź i sprawdź. Udało się! Tak jest, świetnie. Co my tu mamy? Amunicja, apteczka. Nie, no w sumie, no jeszcze apteczka. Wiecie co? W sumie to skorzystajmy z tej apteczki. Bo skoro jest jeszcze jedna, no to możemy przynajmniej uleczyć się na maksa. Dobra, wziąć sobie nową. No nie było tutaj nie wiadomo czego. Ale zawsze się przyda. Chociaż trochę tej ammo. No dobra. Fajnie. Ale wiedziałem, że to będzie jakiś zarażony, no ale i tak nie stanowił problemu. Na szczęście nie mógł się za szybko poruszać. O, tylko czekajcie, dobra. Tylko czekajcie, żebym znowu w coś nie wdepnął. Bo jakbym miał to jeszcze raz zaczynać wszystko, to ja dziękuję bardzo. No dobra, no i uważać na pułapki w tej wysokiej trawie. Zaraz, tutaj nie szliśmy, prawda? A nie, to Jezu, jest już kolejna pułapka, cudownie. Ej, ale tutaj też nie było pułapki? Też była, dobra, czyli jedyny sposób przejścia to jest po prostu górą przejść sobie. Dobra. Nie wbiłem się w pułapkę, jakimś cudem nie. Znowu to samo. Ja wam mówię, no to jest ewidentnie sekta. Mogę to otworzyć? Ciekawe, co znajdziemy w środku. Chyba nic nadzwyczajnego, ale obstawiam, że to jest sposób na uniknięcie pułapki. Przejście tędy. Teraz tu już byliśmy w tym miejscu. Tak, dobra. Dobra. Czyli to olewamy. Tu możemy wyjść z tej strony. Z tej...
chyba tak samo. Dobra, naprawdę, rozglądać się. Nie dać się łatwo zabić i ogólnie wiadomo co. Tu jakiś ciekawy sposób na przejście. Nie no, zobaczmy, aż ciekaw jestem. Nie, wiecie co, obstawiam, że tutaj pewnie była jakaś pułapka. Nawet nie będę sprawdzał tego, bo znając życie wejdę w nią. O kurde, dobra, tutaj są pułapki. Pułapka na pułapce dosłownie. Ale skoro... Tam jest stacja. No widzę, 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 tylko wiesz co, no to nie jest takie wszystko łatwe, jak ci się wydaje. O proszę, kolejna pułapka. Nie wiem, nie można w to rzucić czymś i... I jolo. Raczej jej nie ominiemy. No raczej nie. Ej, wiecie co? Czekaj. Rzucać chcesz? Rzucać czy nie rzucać? Tak, chcę rzucać, oczywiście. Jak inaczej się przedostaniemy? No właśnie. Dobra, słuchajcie, rzućmy tutaj. Myślę, że ktoś to słyszał. Było całkiem głośne. Oczy dookoła głowy. No tak, ktoś to pewnie słyszał, ale... Dobra, rzućmy tutaj w kolejną pułapkę, ale może pomyśleć, że to ktoś inny, wiecie, że to coś zarażenie, chociaż tych wybuchów to teraz trochę wleciało. Dobra, dawaj tu. Świetnie. Tak, wszystko wybuchnijmy. Najbezpieczniej. Dobra, czy jest jeszcze jakaś genialna pułapka, która tylko na nas czeka? Dobra, zmienimy sobie w ogóle na to. Zaraz. Co my tu mamy? Jak przejdziemy? A, tutaj górą. Okej. No skoro działa. Znowu jakieś butelki, ale... A, no tak, bo tutaj mamy kolejną pułapkę. Dawaj w to. Oj, ale do niczego rzuciłem. Dobra, to trzeba rzucić tutaj, o. W ten sposób. Świetnie. A te cegiełki tak się... Nie jesteśmy zbyt delikatne. No nie jesteśmy. Może Lia sama nas znajdzie. No właśnie. No może to po prostu zasadzka. No nie można tego wykluczyć. Niestety nie można. Muszę tam wejść. Musisz tam wejść, ale jak? Chwila. Co my tu możemy wykombinować? Na pewno możemy zeskoczyć tutaj. Przejść tutaj. O, tutaj przejdziemy na luzie. A mogę otworzyć? Nie, Dina, nie mogę otworzyć. Musisz sama sobie poskakać, niestety. Niestety. Dobra, co my tu mamy? A, jest. Głowa nisko. Głowa nisko. No mam nadzieję, że nas nikt tam nie zestrzeli. Byłoby miło, no ale zobaczymy. Chyba. Ja to muszę mieć pewność, czy pusto. Widzisz wejście? Jeszcze nie. Znajdziemy. Znajdziemy wejście na spokojnie. Ale zrobimy to dopiero, moi drodzy, w kolejnym materiale. Jeżeli dzisiejszy wam się podobał, nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapki w górę. Subskrybujcie, by być na bieżąco, a my widzimy się już naprawdę niedługo. Tak więc to tyle na dziś, do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem i na razie. Hej!